Dzień dobry Państwu, Maciej Woźko, Gazeta Bankowa, portal w gospodarce.pl. Witam bardzo serdecznie w wywiadzie gospodarczym. A dziś moim i Państwa gościem jest Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Witam bardzo serdecznie, panie prezesie. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Drodzy państwo, no, mija rok od wprowadzenia lockdownu. Ten rok bardzo trudnych decyzji gospodarczych, trudnych decyzji też wśród przedsiębiorców, również rok no, reakcji państwa na sytuację kryzysową związaną z pojawieniem się COVID-19. Chciałbym zacząć od takiego pytania do pana prezesa, jak z perspektywy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ocenia pan ten rok, czy no, walka o klienta stała się bardziej zaciekła, czy wręcz odwrotnie, przedsiębiorcy musieli skupić się na ratowaniu swoich biznesów, swoich przedsiębiorstw, miejsc pracy, w związku z tym bardziej skupiali się no, na wykorzystaniu choćby środków z pomocy rządowej? Myślę, że przede wszystkim trzeba wyraźnie zaznaczyć, że ten rok był całkiem inny niż wszystkie poprzednie i nauczył nas wszystkich bardzo dużo pokory, także przedsiębiorców, którzy niejednokrotnie borykali i dalej borykają się z wieloma ograniczeniami, trudnościami w prowadzeniu działalności gospodarczej. Niekiedy mówimy o branżach, które są wprost zamrożone, ale też pojawiły się całkiem inne czynniki zmienności, niepewności czy ryzyk towarzyszące prowadzeniu działalności gospodarczej. To są całkiem nowe doświadczenia, których wcześniej nikt z nas nie miał. I ta odpowiedź po stronie państwa czy instytucji publicznych w wielu obszarach była bardzo szybka, natychmiastowa. Też te mechanizmy pomocowe, które wspierały przedsiębiorców i które też zmienią pewne elementy związane z długoterminową konkurencją na rynku, także na jednolitym rynku europejskim. Natomiast przede wszystkim wskazałbym, że rzeczywiście to, co można podkreślić, to jest to, że to jest absolutnie niezwykła sytuacja, która całkowicie przebudowała w tym 2020 roku to, jak funkcjonuje gospodarka, jak funkcjonują relacje między przedsiębiorcami i konsumentami. I to są pewne doświadczenia, które myślę, że będą z nami na lata. Te, jak mówi pan o tych reakcjach na pojawienie się pierwszych problemów właśnie no gdzieś tam rok temu, ja pamiętam też pierwsze komunikaty Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o szczególną ostrożność konsumentów w sytuacjach, w których no, nieuczciwi przedsiębiorcy wykorzystywaliby no, czas pandemii, czas rozwoju, zwłaszcza tej części e-commerce'owej, e-handlu, na to, żeby no, jednak ostrożnie postępować, dokonując choćby zakupów w sieci. Tych apeli i informacji takich dotyczących tego, że urząd no, przygląda się bacznie rynkowi i temu, żeby no, nikt nie wykorzystywał tej niezwykle trudnej sytuacji do tego, żeby osiągnąć jakieś dodatkowe, często nieuczciwe zyski. E-commerce to jest bez wątpienia największy wygrany z pandemii, o ile w tych szczególnych okolicznościach możemy mówić o tych, którzy wygrali czy którzy zyskali. Natomiast e-commerce, handel internetowy czy usługi internetowe rozwijał się absolutnie niezwykle dynamicznie. Większość branż poszukiwała tych nowych kanałów rozwoju, dystrybucji produktów czy świadczenia usług właśnie w drodze drogą internetową na odległość. I tutaj również pojawili się ci i uaktywnili się w sposób znaczący, którzy chcieliby się dorobić nieuczciwie właśnie poprzez te mechanizmy. Widzieliśmy to bardzo wyraźnie, jeżeli chodzi o alternatywne inwestycje finansowe, jeżeli chodzi o fałszywe strony internetowe i produkty zafałszowane, w tym między innymi środki ochrony indywidualnej, ale też między innymi inne środki ochrony typu żele antybakteryjne, czy nawet różne urządzenia chroniące przed COVID-em, które takiej ochrony nie zapewniały. I to jest też to doświadczenie, że widzimy, że konsumenci muszą być dużo bardziej chronieni, między innymi właśnie przed tymi nadużyciami, które mogą być realizowane na nich drogą internetową, często przez przedsiębiorców spoza terytorium Unii Europejskiej. Musimy tutaj mieć dodatkowe narzędzia, przede wszystkim pozwalające też na elastyczne, szybkie działanie i przeciwdziałanie tym nadużyciom,
które, tak jak wspomnę, jeżeli chodzi o alternatywne inwestycje finansowe, one mogą generować bardzo poważne szkody dla konsumentów. Także tutaj bez wątpienia elastyczność też w stosowaniu tych środków, sprawność taka, żeby ta odpowiedź po stronie urzędu czy regulatorów była natychmiastowa i chroniła czy to uczciwych przedsiębiorców, czy konsumentów przed nadużyciami, to jest ten element, który w wielu sytuacjach udał się i zapobiegł wielu stratom, ale widzimy, że te narzędzia muszą iść dalej, żebyśmy mieli wszelkie mechanizmy pozwalające ograniczyć to ryzyko poważnych szkód finansowych. Gdzieś tam wracając jeszcze do tego pytania o podsumowanie tego mijającego roku z COVID-19. Jestem ciekaw zdania pana prezesa. Trudniej działać Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów w takich warunkach, kiedy no, mamy do czynienia z lockdownem, kiedy te problemy firm są zupełnie inne, kiedy pojawiają się zupełnie nowe zjawiska do tej pory niewystępujące w gospodarce, w przedsiębiorstwach, ale też właśnie tak jak pan mówi, w kontaktach konsument, przedsiębiorca, klient, sprzedawca. Trudniej działać regulatorowi na takim zamkniętym rynku, czy wręcz odwrotnie? Znaczy łatwiej było wyłapywać jednak sytuacje, w których no, dochodzi do trudnych czy niebezpiecznych sytuacji związanych z choćby właśnie handlem. Bez wątpienia jesteśmy też dużą organizacją. Mamy pewną misję też publiczną, która jest bardzo wyraźnie określona. I tutaj nawet poprzez pewne porównanie do świata biznesu, do przedsiębiorców, to, czego się nauczyliśmy, to jest bez wątpienia dużo większa elastyczność i szybsza odpowiedź na te zjawiska, które występują na rynku. Tutaj dynamika musiała być dużo większa ze względu na to, że te nieprawidłowości, które występowały na rynku, czy ryzyka, które się materializowały, występowały tu i teraz. Stąd odpowiedź urzędu nie mogła być za wiele miesięcy, za wiele czy za kilka lat. Ale właśnie tu i teraz i były takie działania, między innymi jeżeli chodzi o szczyt pandemii, czy jeżeli chodzi o środki ochrony indywidualnej, czy na przykład zatory płatnicze w sektorze rolno-spożywczym, które byliśmy w stanie w ciągu właściwie tygodni eliminować po to, żeby rzeczywiście przedsiębiorcom uczciwie działającym na rynku ulżyć w tych różnych sytuacjach. To był też taki czas, gdzie udało się zdiagnozować te silne strony, które są bezpośrednio u nas w urzędzie, zasoby ludzkie, możliwość właśnie przebudowania pewnych kompetencji, ale też poznaliśmy, które są te elementy, które nam ograniczają możliwość działania, usztywniają organizację, czy obniżają skuteczność i nad tymi pracowaliśmy, ale też przygotowaliśmy pewne dalsze zmiany, czy to prawne, czy organizacyjne. Jesteśmy w trakcie po to, żeby nasza skuteczność była na jak największym poziomie. Wiemy, że to działanie na rzecz konsumentów, uczciwych przedsiębiorców i uczciwej konkurencji musi być skuteczne, sprawne. To jest nasze zadanie, które chcemy jak najlepiej wykonać. Urząd bacznie przygląda się rynkowi, temu, co dzieje się na rynku. Mówi pan prezes o uczciwych przedsiębiorcach. To takie pytanie do przodu. Czy spodziewa się pan no, w kolejnych miesiącach, kiedy już, jak wierzymy i optymistycznie zakładamy, poradzimy sobie z tym najtrudniejszym czasem pandemii, spodziewa się pan na przykład no, takich skarg przedsiębiorców, na przykład restauratorów, którzy stosują się do obostrzeń wprowadzonych przez rząd wobec tych, którzy się nie zastosowali, no bo jest to jednak mimo wszystko jawne naruszenie zdrowej konkurencji i może się okazać, że firmy i przedsiębiorcy, którzy łamali notorycznie te przepisy, no poradzą sobie w którymś momencie nieco lepiej niż ci, którzy uczciwie przestrzegali wszystkich zakazów i przepisów wprowadzonych przez rząd. To nie są nasze kompetencje i nie są nasze obowiązki. Na bieżąco tymi sprawami rzeczywiście zajmuje się sanepid po to, żeby te ryzyka towarzyszące pandemii, a przede wszystkim większa zachorowalność nie występowały, a zatem żeby między innymi przedsiębiorcy stosowali się do obostrzeń, które są niezbędne do tego, żebyśmy pokonali koronawirusa. I tutaj widzimy, myślę, wszyscy, jak wiele też pracy wykonują pracownicy sanepidu czy instytucja sanepidu jako taka właśnie po to, żeby zapewnić tą możliwość wyjścia z gospodarki z sytuacji pandemicznej i wyjścia na prostą także, jeżeli chodzi o te możliwości szerszego działania dla przedsiębiorców.
Także tutaj kibicujemy i bardzo mocno też wspieramy się tam, gdzie możemy, również na przykład pracownicy inspekcji handlowej często wspierają sanepid, przechodząc czasowo, żeby rzeczywiście te działania sanepidy były prowadzone sprawnie. Natomiast jako UOKiK mamy swoje zadania i chcemy je wykonywać jeszcze lepiej. To jest między innymi właśnie dbałość o to, żeby były równe reguły gry, jeżeli chodzi o ochronę konkurencji. To jest przeciwdziałanie porozumieniom ograniczającym konkurencję, które również obawiamy się, że mogą występować także po tym stanie pandemii. To jest dbałość o ochronę konsumentów i przeciwdziałanie tym nadużyciom, które również mogą generować nieuzasadnione korzyści ekonomiczne po stronie nieuczciwych przedsiębiorców. To dbałość o to, żeby eliminować z rynku zatory płatnicze i wiele, wiele innych spraw, które są w ramach naszych kompetencji i które każdego dnia staramy się wypełnić jeszcze lepiej, służąc uczciwym przedsiębiorcom i konsumentom. Tak jak słyszymy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, i widzimy to również w komunikatach UOKiK, dzieje się bardzo dużo mimo pandemii, mimo lockdownu. Mam na myśli no, choćby kary czy zastrzeżenia związane z właśnie zmowami niektórych przedsiębiorców, zmowami cenowymi. My słyszeliśmy ostatnio o karach nałożonych w tej sprawie. Również kwestia no, rozgrzewająca emocje, czyli kwestia Nord Stream 2 i potężnej kary nałożonej na firmy. I choćby ostatnia rzecz, którą też media bardzo chętnie podchwyciły, to kwestia przyglądania się rynkowi handlu elektronicznego i no, choćby kwestii związanej z wejściem na polski rynek potężnego gracza globalnego, firmy Amazon. Która z tych rzeczy, zdaniem pana prezesa, no, jest tym kluczowym elementem działalności urzędu w tej chwili? Kwestia związana z karami Nord Stream wobec firm zaangażowanych w Nord Stream 2, czy na przykład właśnie obserwowanie polskiego rynku e-commerce? Kary nie są najważniejsze. Najważniejsze jest to, żebyśmy byli w stanie sprawnie nie tylko eliminować nieuczciwe praktyki z rynku, godzące czy to w konsumentów, czy uczciwych przedsiębiorców, ale także, żebyśmy zapobiegali im w przyszłości. I tutaj są one o tyle istotne, że wspierają tą prewencję, mają ten czynnik niekiedy odstraszający. Natomiast pamiętajmy, że wolność gospodarcza jest zawsze związana z odpowiedzialnością. I ta działalność UOKiK-u to jest między innymi właśnie promowanie odpowiedzialności poprzez szereg tych mechanizmów i narzędzi, które mamy, i poprzez pracę i działania, które prowadzimy. Oczywiście widzimy, w jak wielu obszarach mamy wiele do zrobienia. To są i usługi finansowe, i e-commerce, który jest wielkim wyzwaniem na najbliższą dekadę, także poprzez ogromną dynamikę zmian, które występują, czy to przez uczenie maszynowe, czy algorytmy uczące się, czy to przez internet rzeczy. No, wiele, wiele działań, które na skomplikowanym poziomie mogą wywierać niekorzystny wpływ na funkcjonowanie konsumentów, ale także to codzienne funkcjonowanie przedsiębiorców i negatywne aspekty właśnie zmów przetargowych, czy między innymi tych różnych właśnie inwestycji, które mogą ograniczyć konkurencję. I tutaj ważne jest to, żebyśmy byli sprawnym regulatorem, który potrafi przeciwdziałać, ale też takim, który potrafi wspierać tę odpowiedzialność po stronie nieuczciwych przedsiębiorców, zwracając im uwagę na to, że zawsze naruszenie prawa, które skutkuje negatywnie, czy to godzi w ochronę konkurencji, w ich uczciwych przedsiębiorców, czy konsumentów, spotka się z reakcją regulatora właśnie po to, żeby te mechanizmy na rynku, które występują, były uczciwe. Bez względu na to, czy to jest e-commerce, czy tradycyjny handel, czy tradycyjna działalność, czy mega inwestycje, czy duzi przedsiębiorcy, czy nieco mniejsi, naszą rolą jest dbać o uczciwe relacje panujące w gospodarce i chcemy to robić jak najlepiej. Mimo czasu pandemii, to było podsumowanie no, pierwszego roku walki z pandemią COVID-19 i pracy w zupełnie nowych warunkach, pracy również w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Moim i państwa gościem był Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a ja zapraszam państwa już na kolejny wywiad gospodarczy.